Mazda RX-7 w Forzie Horizon 2. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Będziemy próbowali zrobić z niej driftowóz, ale najpierw spróbujmy wybrać dla niej jakieś malowanie. Nie wiem w sumie, czy chcę jakieś malowanie, no ale skoro jest to driftowóz, to możemy się w coś takiego pobawić. To wygląda fajnie, ale tak trochę biednie z przodu. Te malowania ładują się tutaj dosyć wolno, widzę. W końcu Xbox. Nie, ale powiem szczerze, o, to jest dosyć spoko, zostawmy sobie to. Powiem szczerze, powinno to... Okej. Okay. Powiem szczerze, na Xboxie One X ta Forza powinna działać odrobinkę szybciej, no tak może lepiej. Jakieś problemy są z serwerami, może ja mam słabe połączenie internetowe, nie wiem, zróbmy sobie... Żółta wygląda fantastycznie, co powiecie na żółto Mazda RX-7? Kurde, widzieliście w rzeczywistości ten samochód? Czy widzieliście w rzeczywistości ten samochód? Jeśli widzieliście w rzeczywistości ten samochód, to macie fajnie. Ale jest to mały samochód w rzeczywistości, bo tak się w grach wydaje, że to jest wielkości jakiegoś tam Koenigsegga czy coś. No nie mamy zbyt takiego dobrego odniesienia, jeśli chodzi o wielkość tych samochodów w grach. No, te bryły są takie czasami przesadzone, niezbyt dobrze może odwzorowane. A w rzeczywistości jest to bardzo malutki samochodzik. Zdziwiłbyś się, jaki jest mały, no. Jest taki, taki malutki, no. To jest Mazda tylko nieco większe od Mazdy MX-5, no. Naprawdę, malutki, zgrabny, fajny samochód. Tylko tyle mogę powiedzieć, uwielbiam tylne lampy. Absolutnie niesamowity samochód z wyglądu. Tak powinny wyglądać samochody, a nie jakieś nowoczesne, koncepcyjne. Widziałeś te nowoczesne, koncepcyjne, super samochody? Daj spokój, weź sobie zobacz. Nissan GT-R z 18 roku, znaczy 2020 to jest w sumie, no tylko zaprezentowali nam koncept tego samochodu już teraz. No jak wygląda ten samochód? No jak wygląda ten samochód? W marcu 2018 roku zaprezentowany został nowy model Volvo V60, w tym takim nowym stylu, piękne takie lampy. Taki samochód to mi się podoba i to jest, kurde, fantastyczny samochód, do którego możesz pakować sobie rower. I lubię też V90, bo są przepiękne, mają przepiękne przody, ogromne te przody mają. Tylko że po co mu taki wielki przód, jak tam ma taki malutki silniczek dwulitrowy, no. Nie no, mi się podobają te samochody, bo są praktyczne, ekonomiczne i fajnie wyglądają przy okazji, no. Możesz wpakować do nich rower, to jest samochód dla mnie, kurde. Szkoda tylko, że 200 tysięcy trzeba na niego wydać, damn. No ale wracajmy do naszej Mazdy RX-7, tak? Co my możemy z nią zrobić? No na pewno będziemy ją przerabiać na drift, no bo wiecie co, no ja wbiłem do tej Forzy po to, żeby troszeczkę podriftować. Mamy tutaj fajny świat do driftowania, mamy ładne wnętrze, teraz jak to się... O. Mamy ładne wnętrze, zobaczcie, w tym samochodzie akurat zaczął padać deszcz i jest ciemno na dworze, na zewnątrz i nie ma słońca, więc jak będzie, jak nie zapomnę i jak będzie słoneczko ładne i będzie nam tu wszystko ładnie oświetlać, to sobie jeszcze raz zerkniemy na wnętrze. Ach, ta Forza, no. Ach, no dobra, musimy zrobić z tego samochodu troszeczkę takiego potworka, żeby mielił kapcia i żeby było fantastycznie. Ja nie za bardzo kojarzę, ale chyba tutaj też mamy silnik rotacyjny, czyli silnik Wankla. Właśnie nie jestem pewny, ale wiem, że na 100% jest w Mazdzie RX-8, która też mi się bardzo podoba jeszcze. Nie wiem, czy jest nieładna. Nie no, ładniejsza nie jest od siódemki, ale jest bardzo ładna, prawie że równie ładna jak ta siódemka, no. Tutaj też jest chyba ten silnik rotacyjny, z tego co kojarzę, siódemce, no. Chyba jest. Tak czy inaczej, nieważne, zrobimy z niej koksa, będziemy driftować i będzie fantastycznie, no. To też taki driftowy samochód jest troszeczkę. Tylko, no właśnie, w Fordzie mamy taki minusik w porównaniu do na przykład NFS-u, że nie możemy dać jakichś takich mega fajnych budykitów, takiego typowego stance nie możemy zrobić, no ale coś tam sobie pokombinujemy i będzie fantastycznie, myślę, że też będzie spoko. Dobra, wiecie co? Instalujemy wszystko, co się da. Tutaj tego instalowania widzę, że dużo... Tak, zobaczcie, to jest silnik rotacyjny, bo mamy, nie wiem jak to się w sumie nazywa... W silniku tłokowym mamy tłoki, a tutaj to chyba też jest tłok. Co, nie wiem co to jest. Seryjne wirniki.
Wirniki i sprężanie. To jest wirnik, tak? Nie, no to jest silnik rotacyjny. To już wiemy na 100%. Dobra, no niech będzie. Co? Ile to? Zaraz, nie mogę teraz rozmawiać, kurde. Dwie turbosprężarki, chłodnica, cyk. To jest intercooler, a to nie jakaś tam chłodnica. Cyk, 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 to też sobie instalujemy. Koło zamachowe. No, tutaj troszeczkę mniej wagi, zawsze się przyda. Okej. I... tutaj hamulce oczywiście też. No i zobaczymy, bo teraz jest ten moment, kiedy możemy samochód teoretycznie obniżyć. No w sumie całkiem spoko obniżony jest, nie? Oczywiście jeszcze chyba będziemy mogli tam tuningiem troszeczkę obniżyć. Zobaczymy zaraz. Cyk. Cyk. No i tutaj usztywnimy troszeczkę. Ponoć właśnie ta kratka bezpieczeństwa też usztywnia jakoś samochód, przez co lepiej niby się prowadzi. Bardziej responsywny jest tutaj w grze. W rzeczywistości to wiemy, do czego to służy, ale w grze to też różnie tam wpływa. Jest troszeczkę większa waga, ale... okej. Okay. Skrzynie, żeby się mogli tam coś pokombinować przy tym. Oczywiście dyferencja to jest podstawa, musimy to zainstalować, żeby móc tam dostosować ten samochód do warunków. I teraz opony instalujemy te przedostatnie. Nie chcę mieć tutaj za dużo przyczepności. No i z przodu dajmy troszeczkę szersze niż standardowe. A z tyłu niech zostaną takie wąskie, jakie są. Myślę, że... chociaż ja wiem, ten samochód będzie miał teraz dużo mocy. Zobaczymy, jak będzie mnie mocno obracać, to zobaczymy. Felgi, no te standardowe są całkiem, ale zainstalujmy może jeszcze jakieś inne. Nie pamiętam, czy można było tutaj zmieniać ich rozmiar. Zaraz się pewnie przekonamy. To są chyba te jednoczęściowe? Jak to się nazywały te felgi? Nie ma ładnych felg do tego samochodu chyba. Może jeszcze spróbujmy te. O. Tutaj nie można tak... o Boże, to okropne. Okropne. O, może takie coś? No, niech będą. Dobrze, i teraz czy można rozmiar? O, na szczęście. No to super. Oczywiście bierzemy jak największy. Żeby ta felga była widoczna. Ładnie to wygląda, ładnie. No i za spoiler... uuuuj! Coś tutaj mamy ciekawego. Oh shit. No. To już... tak. Dajmy sobie ten. Coś my tutaj... tu będzie chyba latane, moi drodzy. Tu będzie chyba latane. Mamy spoiler z tyłu i... czy chcemy go instalować? Ja bym zainstalował tutaj spoiler, ale taki delikatny, nie taką ławkę wielką. Ale niech będzie. Niech będzie, to jest wersja driftowa. Powiedzmy, że chcemy zwiększyć kontrolę nad... o Boże. Bardzo mi się podoba ten tył w tej Mazdzie, zwłaszcza tylne lampy. Nie chciałbym tego psuć przez instalowanie takiego brzydkiego zderzaka. Zobaczymy, czy to będzie całościowo pasować. Dopiero w jeździe dowolnej pewnie się przekonamy. Maska. Tutaj możecie słabo widzieć, jak się to zmienia, ale... dajmy to takie ze spinkami. No i dobrze, i teraz zobaczymy, jak to wygląda. Czyli mamy zmienione progi. Tył został bez zmian, ale tył bardzo mi się podoba standardowy, tylko z kolei on nie pasuje teraz do boków i do przodu, bo te boki i przód jest taki, są takie bardziej... no, byśmy musieli dać... nie wiem, no któryś musimy... no, dajmy... kurde, ja lubię standardową tą maździochę, no... dobra, maska jest red, okej. Teraz tak, wymiana silnika... w to chyba nie będziemy się bawić. Możemy ewentualnie zrobić konwersję do lotu. Układ napędowy nie trzeba, mam napęd na tył. I gotowe. Więc... dobrze. Ja już to... aha, bo to się od razu kupuje. Jezu, no, nieważne. Więc tak, zrobimy taki standardowy tuning na drift. Tutaj dajmy troszeczkę w negatywie. Dajmy tutaj kąt. Stabilizatory sztywne, zobaczymy, jak to wpłynie. No i zobaczymy, czy ten samochód będzie w miarę się fajnie zachowywał na tym drifcie. Resory sztywne. O, i tu będziemy mogli jeszcze troszeczkę obniżyć.
Zastanawiam się, ale chyba w Fordzie Horizon 2 też było to widoczne, jak delikatnie się obniża samochód tym tuningiem, tutaj nazwijmy to. No to jest zaledwie centymetr, ale może będzie to widoczne, zobaczymy. Sztywność na wybojach to sobie zostawimy bez znaczenia, bo będziemy i tak driftować na jakimś twardym podłożu. Możemy sobie tył docisnąć jeszcze, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Balans dajmy naprzód i zmniejszmy troszeczkę ciśnienie, co by nam mocno nie hamował. No i oczywiście tutaj dyferencjał, żeby było łatwiej samochodzik odwrócić. Nie, jak tam sobie puścimy gaz i chcemy samochód odwrócić, żeby dupą zarzucił w drugą stronę, no to wtedy mamy tak dyferencjał ustawiony. Jest delikatnie poszerzona ta Mazda, ale pewnie już to widzicie i ja też to widzę i mnie to boli w oczy, że nie możemy tutaj dać sobie do kół dystansów w tej grze. I jak czegoś takiego nie można zrobić w danej grze, to mnie to boli bardzo. A zobaczcie teraz, jak ohydnie wystają te boczne progi. Okropne to jest. Na szczęście chyba nie będziemy dużo na to patrzeć. Nie no, troszeczkę rzuca się to w oczy, ale... Wow. Ty, ten samochód lata. Ho, ho. No dobra, zobaczymy jak będzie dalej. No bo oczywiście na początku jest świetnie, bo mamy dużo mocy. Ale co będzie dalej, jeśli będziemy chcieli wchodzić fajnie w zakrętki, nie? No właśnie. Jaka ta mapka jest naprawdę świetna w Forza Horizon 2. Ja za każdym razem to powtarzam, jak wbijam do tej gry, sorry. Ale jest... Patrzcie, mówiłem coś o Mazdzie RX-8. Proszę bardzo, ścigamy się z Mazdziochem RX-8. Hihi, R3 to jest jeszcze ta wersja jakaś tam ulepszona czy coś. Dawaj tam, ciśniemy gościa. Nie no, piękna jest też. Widziałem ją, kiedy ją widziałem? Ostatnio 2 dni temu. Nie jest to często spotykany na polskich drogach model, ze względu na dosyć dużą awaryjność tego silnika Wankla. To znaczy on ma ileś tam do przejechania i potem koniec. Jego żywot się kończy. No i chyba niezbyt odporne na polskie warunki zawieszenie tego samochodu sprawia, że... No... Właśnie. Częsta wizyta u mechanika, no i wymiana takich bazowych podzespołów w silniku też może się zdarzyć co ileś, nie wiem, co kilkaset? Nie, kilkaset, chyba gdzieś tam co 150 tysięcy kilometrów. Z tego co słyszałem, nie jestem teraz zorientowany mniej więcej, znaczy jestem zorientowany mniej więcej w liczbach, ale dokładnie wam nie powiem. To się sobie możecie sprawdzić. Tutaj w Fordzie Horizon 2 mamy dużo takich pokręconych, fajnych, klimatycznych pod drift dróg i chciałbym, żeby dodali kiedyś mapę taką, znaczy niedługo będzie Forza Horizon 4 i pewnie tam też będziemy mogli sobie driftować, ale ta mapa w dwójce jest taka jakaś specyficzna, wiecie? Tutaj naprawdę jest gdzie driftować, no. Jest gdzie driftować, gdzie się bawić to wszystko. Jest teraz noc, więc tak, znaczy noc, jest taki poranek, kiedy gasną już światła w samochodach i nie widać zbytnio drogi, ale pewnie zaraz coś tam będziecie widzieć i będzie wspaniale. O, sobie troszeczkę grę ściszymy, żeby wam tu tak nie buczała ta maździocha. O i patrzcie, o zobaczcie ten kokpit, nie? Jak to pięknie lata, oh yeah. Tak mi narzekaliście trochę, że na tej kamerze z kokpitu nie jeżdżę. To macie teraz. Drifting. Kurde, w górach gdzieś. No ja lubię widzieć, jeśli chodzi o drifting i ogólnie w grach arcade'owych, to lubię sobie widzieć, jak samochód jest ustawiony względem drogi, dlatego mało kiedy jeżdżę na tej kamerze z kokpitu, jeśli w ogóle jest dostępna w jakichkolwiek grach. Lubię, jak czasami mam live'a i gramy sobie w jakąś tam... nie wiem, grę jakąkolwiek, nawet tu nie chodzi o gry wyścigowe, tylko grę, w której widać powiedzmy kokpit, to wyrzucacie tymi fajnymi żartami o gridzie Autosport. że jest sobie jakaś tam z dupy gra, powiedzmy, którą sobie testujemy gdzieś na live'ie, a wy mówicie, kokpit i tak lepszy niż w grid Autosport. No i to jest właśnie to, uwielbiam live'y pod tym względem. Także co, lecimy sobie tak bez większego ładu i składu. I tak wiecie co, oglądałem ostatni mój odcinek z Forza Horizon 3. Gdy driftowałem sobie jednym z samochodów, to nie ma znaczenia akurat, który to był odcinek, bo
chyba nawet było Audi RS5, zdaje się. I zauważyłem, że ja robię coś takiego, co mi się słabo ogląda. No mianowicie dużo driftuję, dużo wchodzę jakby w poślizg, nawet na prostej drodze, a zamiast skupić się na ładnym drifcie podczas zakrętu, tak? Więc teraz będę starał się właśnie robić to w ten sposób, że widzę zakręt, przygotowuję się do niego, ale wcześniej nie robię jakichś bezsensownych ślizgów. Psz! Niestety się nie udało. Ej, super się driftuje w tej grze, naprawdę. Naprawdę, zobaczcie, jakie tu mamy piękne widoki, wąskie uliczki, ale jednocześnie na tyle szerokie, że możesz się na nich zmieścić bez problemu, z dużą prędkością sobie podriftować. I zobacz, jak to wygląda. To chyba stylizowane jest na jakieś Włochy albo coś, nie? Ten świat tutaj. I możemy... przesterowałem pierwszy chyba raz, przesterowałem Mazdę, bo naprawdę driftuje się świetnie. A wiecie co? To jest też ciekawe, bo grałem sobie na Xboxie One X w Forza Horizon 3, oczywiście driftowałem. No i nawet na ostatnim odcinku z Astonem Martinem Vantage V600 sobie driftowałem na Xboxie najpierw, a potem driftowałem na PC-cie. I co ciekawe, na Xboxie w 30 FPS-ach pokonałem mój rekord na jednej strefie driftowej, czego nie mogłem zrobić na PC-cie. Najlepszym samochodem driftowym. To jest ciekawe. Dobra, ale teraz skupmy się na... Przesterowałem, bo tutaj była z kolei górka taka malutka i to sprawiło, że troszeczkę straciłem kontrolę, ale jest na to sposób. Jeśli w Forzie czujemy, że przesterowujemy samochodzik, to można zredukować bieg, oczywiście odpowiednio wcześnie, żeby on się jakby troszeczkę wyprostował. I oczywiście trzeba odpuszczać gaz i tak dalej, i tak dalej. No to jest kwestia wprawy, ale Mazda, powiem wam, że jest fantastyczna do driftu. Super, super mi się nią lata. Oj, teraz prawie bym przesterował, ale się udało wybronić jeszcze jakoś. Uwaga, 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 uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Super, raśnie. No. Kurde, nie dał się. Ej, no super, musimy częściej driftować w Forza Horizon 2. Mam nadzieję, jestem ciekawy, jaki będzie w czwórce Horizon ten świat. Ale mam nadzieję, że będzie dużo takich krętych dróg i że będzie więcej takiego nacisku na właśnie drifting, no takie zabawy, na takie jakieś meetingi związane z samochodami, że będziemy mogli sobie podliftować w takim japońskim stylu. Jeśli gracie w GTA na modyfikacji multiplayer, która nazywa się 5M, są różne tam serwery stylizowane właśnie na drifting i jak sobie tam dołączycie, to będziecie mogli sobie przetestować to takie driftowanie, ten taki klimacik troszeczkę driftowy. Są to różne mapki stylizowane właśnie na Japonię, jakieś tam parkingi z Szybkich i Wściekłych, są modowane samochody. Nie działa to zbyt stabilnie jeszcze, ale wygląda mega obiecująco. No kurde, tu jest kompletnie ciemno. No niestety. Jezu, najgorzej. A nie, tutaj właśnie jeśli chodzi o ten balans światła, w niektórych miejscach po prostu nic nie widać. Zdarzyła się może taka akurat pogoda. O nie, zaczął padać deszcz. Nie lubię deszczu, chyba wiecie z jakiego powodu. Po prostu nie widać dymu spod opon. Dobra, zerknijmy na mapkę. Zobaczymy, gdzie tu jeszcze będziemy mogli sobie fajnie polatać. Tu są zakręty jakieś. To jest bardzo fajne miejsce do driftowania. Byłem chyba w najlepszym miejscu do driftowania na całej mapie. Nie, tutaj jeszcze coś można sobie polatać. Tu okolice miasta. No i oczywiście doki, ale doki są już takie dosyć nudne. To jest chyba najlepsze miejsce, gdzie byłem teraz, bo są najfajniejsze widoki tam, no nie? No ale jeszcze możemy sobie tutaj zakręcić, potem gdzieś tu pojechać i zobaczymy. Oczywiście oceniajcie drifty, jak wychodzą w tej Mazdzie RX-7, jak na moje. Wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Dobra, cyk, cyk, cyk. No ale to ja później oglądam właśnie taki odcinek z tego driftowania i te moje drifty niespecjalnie mi się podobają. Ale trzeba przyznać, że dosyć łatwo jest. Naprawdę dosyć łatwo jest wprowadzić ten samochód w drift i dosyć łatwo jest opanować. Ej, czy tu mamy jakąś strefę driftową? Nie, tu chyba nie było w Forza Horizon 2 stref driftowych. Wow. Ralucek. Ale bym przesterował. Już mało brakowało. Dosłownie iskierka.
za blisko wewnętrznej. Nic nie widzę, kompletnie nic. Jest tu ciemno. Ale fajnie w tych tunelach dźwięk się roznosi. Ale teraz poszło kombo, podobało mi się. Elegancko. I prostujemy furę. Teraz tu miałem jechać? Aha, dobra, tu. Właśnie nawet tutaj ciśnie. Jak ten samochód ma dużo mocy. Kurde, elegancko, podoba mi się. A zrobiłem taki dosyć standardowy tunik, nie? Na drift. I idzie superaśnie. Dobra, jedziemy tu. Tutaj są jakieś... jedziemy gdzieś w góry chyba. Ale ciśnie. Nieźle. Osiedl wypadłbym. Mały kąt. Patrz na to. Zmuliłem troszeczkę czwórką. No ale mówię, nie chcę robić takich bezsensownych driftów na prostej drodze, tylko chcę się lepiej przygotować do jakiegoś tam zakrętu. O, na przykład tutaj mamy 90 stopni. Ach, nie udało mi się biegiem fajnie wyhamować. Czasami się udaje i tak fajnie wchodzić. A jeszcze w Fordzie wiem, że można robić takie drifty, że odwrócone. W sensie jedziesz normalnie przodem, odwracasz samochód tyłem i potem się odwracasz do zakrętu i tak elegancko wchodzisz. Jest to mega trudne do zrobienia. Ja się tego uczyłem ostatnio. Ale jeszcze jakoś nie wszedłem do wprawy. Tutaj musiałem taki ślizg zrobić, bo nie miałem jak się inaczej przygotować ze względu na ten ruch uliczny. I przesterowałem. No dobra, to spróbujmy. Zrobimy sobie taką próbę. Chodzi ogólnie o to, żeby jadąc do przodu, odwrócić samochód w ten sposób, jechać do tyłu i potem znowu go odwrócić, jednocześnie jeszcze wchodząc ładnie w drift. Także trzeba to zrobić przy dużej prędkości i mega wszystko wyczuć, wymierzyć jakby. Oczywiście wymierzyć na wyczucie, no bo tego nie da się metrówką tutaj zrobić. Więc rozpędźmy się trochę i spróbujmy może gdzieś tu się... To chyba trzeba znaleźć tutaj jakiś taki bardzo ostry zakręt. Zaraz. Gdzie to moglibyśmy sobie potrenować? O, jest tutaj jakieś rondo nawet. Może chodźmy do ronda i spróbujmy tutaj. Tutaj można sobie potrenować. Tutaj jest jakiś Nissan GT-R. Dobra, jedźmy. Jedźmy tą drogą. Tutaj będzie rondo. Na rondzie zrobimy sobie kółeczko. I tam na tym takim otwartym placu spróbujemy sobie, moi drodzy, zrobić jakiś odwrócony drift, jeśli mi się uda, byłoby super. Tylko nie wiem właśnie, czy się wrzuca podczas tego odwróconego driftu bieg wsteczny, ale chyba nie. Bo to nie chodzi o to, żeby jechać do tyłu, tylko żeby samochód tak zrobić 180 i potem jeszcze raz 180. Dobra, ale mam najpierw rondo. Oj, właśnie, tutaj to przesterowanie. Nie wiem, czy miałem za wysoki bieg, czy za niski. Spróbujmy dwójką. Dwójką lepiej, bo tak nie przesterowuje. Ale też nie jest za lekko. Jeszcze raz. No ciężko. Coś tutaj za bardzo. Może, kurczę... Może mam za grube właśnie, za szerokie opony, o, w ten sposób. I... No, spoczko, ścigajcie się, chłopaki, tak? Dobra, teraz w miarę się udało, ale i tak nie jestem z tego ronda zadowolony, także... Rondo zaliczone tak na, nie wiem, na trójkę, powiedzmy. Nie podobało mi się specjalnie. Dobra, jedźmy teraz na tą otwartą tam przestrzeń, nazwijmy to. Ale oczywiście driftujmy po drodze. Zmieściła się, a to dlatego, że zredukowałem, żeby jeszcze trochę silnikiem przyhamować. Kurde, sama poezja driftować jakim autem. Patrz. O, już myślałem, że się utrzymam, już tak pięknie leciałem. Mogłem jeszcze zredukować na dwójkę, to by mocniej przyhamowała i może bym się zmieścił w tym zakręcie. Dobra, uwaga. Ho, ho, ho.
Piękniusio. No dobra, gaz, gaz, gaz. Dobra, i tutaj jest gdzieś ten... Kurde, no taki słupek byłby skosiło spokojnie. O, i tu jest ten plac. Teraz potrenujmy tu odrobinkę. I tak, chodzi ogólnie o to, żeby się dosyć mocno rozpędzić, nie za mocno. Rozbujać samochód. I jakoś w coś wejść fajnie, tylko jak oni to kurde robią? Oni w sensie ludzie, którzy wymiatają. Tak. Dobra, i to jest taki prosty odwrót, to okej, okay, to wiemy, nie? Ale po tym odwrocie trzeba jeszcze jakoś wbić fajnie w jakiś zakręt, nie? Jeśli to się uda, to jesteś bogiem. Dosłownie. Nie powinienem dodawać gazu w tym momencie. Wiecie, co powinienem mieć tutaj na tym? Co robi Y? Y wraca. Pod Y-kiem powinienem mieć sprzęgło. No, to tak jakbym wrzucał na luz i wtedy bym fajnie jechał do tyłu na tym sprzęgle. To jest pod X-em. A, pod X-em jest zmiana biegu. Pod A jest ręczny. O, ten nic nie robi, ziomek. Tu będzie sprzęgło. Spróbuję pograć troszeczkę ze sprzęgłem. Nie wiem, czy mi się to uda, bo chyba trzeba wtedy biegi też zmieniać ze sprzęgłem, co mi się niespecjalnie podoba. Jest chyba w poziomie trudności. Ręczna ze sprzęgłem. No właśnie, zobaczmy. Aha, i jeszcze musimy sobie ustawić sprzęgło na czymś. Więc sprzęgło. O. Dobra, gdzie tu mamy sprzęgło? A, to akurat tu chciałem mieć sprzęgło. No to dobrze. Aha, rozumiem. Więc tak to działa. Dobra. Sprzęgło działa dosyć fajnie, bo można, znaczy, jeśli zmieniamy biegi ze sprzęgłem w tej grze, to mamy takiego troszeczkę laga na zmianę biegów, no nie? I w przypadku driftowania nie zawsze jest to pomocne, bo samochód podczas zmiany biegów, jeśli jest ten lag, to gdy zmienimy to podczas driftu, to okazuje się, że on traci stabilność podczas tego driftu, no ciężko utrzymać go później, nie? Więc w tym wypadku tutaj nam się to przyda, bo będziemy chcieli jechać kawałek tyłem, ale jednocześnie mieć wbitą powiedzmy dwójkę, nie? Dobra, rozpędźmy się trochę. Ha, więc tak to oni robią. Aaa, no to nie jest takie trudne teraz, bo jadąc do tyłu na sprzęgle, jestem w stanie w ogóle nie wytracać prędkości. Ha, ha, ha! Nice! No to teraz tylko to poćwiczyć. Muszę to też w Forza Horizon 3 poćwiczyć. Teraz trzeba coś wejść, tak fajnie. Czyli zredukować do dwójki, powiedzmy, podczas gdy jedziemy tyłem. To zależy od tego, co chcemy uzyskać, nie? O, ale teraz mogę sobie na spokojnie jechać tyłem, widzicie, na sprzęgle. I podczas szybkiej jazdy jeszcze będę mógł się w stanie odwrócić, ale z kolei samochód... Dziwnie, nie wiem, czy ja powinienem używać sprzęgła podczas zmiany tych biegów. Znaczy, jest tutaj to sprzęgło używane automatycznie też, ale czy ja powinienem dodatkowo jakoś ten zmieniać? Nie wiem. Kurde, te kontenery znowu. Ja sobie muszę to poćwiczyć, to jest fajna zabawa, tylko kurczę, ciężko to jakby wyczuć. Ja może zrobię jakiegoś live'a, jak będę to trenował. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 2. Mam nadzieję, że wam się ten podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, na razie, pa pa.